Cześć. Nazywam się Rafał Haczek. Uczę angielskiego metodą Best English, którą sam stworzyłem. Zapraszam was na trzecią lekcję poświęconą liczbie mnogiej rzeczownika. Jeżeli nie obejrzeliście poprzednich dwóch odcinków, koniecznie to zróbcie. Najlepiej jeszcze teraz, zanim obejrzycie ten odcinek. Omawiając tworzenie liczby mnogiej, trzeba na chwilę zatrzymać się przy pojęciu policzalności rzeczownika. Jak pamiętacie, rzeczowniki dzielą się na policzalne i niepoliczalne, więcej opowiem wam o tym w innym odcinku. Dzisiaj zwróćmy uwagę na to, że istnieje pewna zależność między policzalnością i liczbą mnogą. Rzeczownik niepoliczalny zawsze jest pojedynczy, np. woda, cukier czy mleko. Rzeczownik policzalny z definicji ulega policzeniu, czyli mnoży się, na przykład samochody, stoły czy psy. Jednak nie zawsze występuje zgodność pomiędzy językami co do policzalności rzeczownika. Są takie rzeczowniki, które w języku polskim są niepoliczalne, a więc się nie mnożą, ale w języku angielskim się mnożą. I na odwrót. Wybrałem dla Was przykłady takich rzeczowników. Advice to rada, ale też rady. Evidence dowód i równocześnie dowody. Furniture mebel i meble. Information, informacja i informacje. Luggage, bagaż i bagaże. Jeszcze lepiej zrozumiecie ten problem na przykładach. Wybrałem dla Was rzeczownik information. W języku polskim rzeczownik informacja jest policzalnym rzeczownikiem. Jedna informacja, dwie informacje. Dlatego się mnoży. Jednak w języku angielskim jest niepoliczalny i nie ulega mnożeniu. Co jest zresztą dosyć logiczne. Bo gdzie kończy się jedna, a zaczyna druga lub trzecia informacja. Zobaczcie na przykładach. Mam dla Ciebie informację jedną. Mam dla Ciebie informacje wiele. Ale w angielskim nie ma mnogiej formy informations, dlatego tłumaczenie obu polskich zdań będzie wyglądało następująco. I have information for you. Zarówno w polskim, jak i w angielskim występują rzeczowniki, które możemy nazwać mnogimi. Są to takie rzeczowniki, które w ogóle nie posiadają formy pojedynczej. Są wśród nich m.in. elementy ubioru. Wynika to z tego, że posiadamy pewne podwójne elementy ciała. Po pierwsze, mamy dwie nogi. Majtki, knickers. Bokserki, boxers. Spodnie, trousers. Jeansy, jeans. Po drugie, mamy parę oczu. Okulary, glasses. Okulary słoneczne, sunglasses. Po trzecie, niektóre przyrządy obsługujemy kciukiem i pozostałymi palcami. Nożyczki, scissors, kleszcze, pincers, kombinerki, pliers. Pamiętajcie jednak, że nie zawsze mamy zgodność między polskim i angielskim co do interpretacji rzeczowników mnogich. Niektóre rzeczowniki są mnogie w języku polskim, ale w angielskim nie, a czasami jest na odwrót. W polskim mnogie są drzwi, skrzypce, urodziny, usta, wakacje, wybory czy zawody. Ale ich angielskie odpowiedniki door, violin, birthday, mouth, holiday, election, competition są rzeczownikami pojedynczymi. W sumie nie mam pojęcia, dlaczego są mnogie w języku polskim. Skrzypce są mnogie, ale już kontrabas czy altówka nie? Dziwne, prawda? Z drugiej strony, skoro okulary są rzeczownikiem mnogim, bo patrzymy parą oczu, to lornetka też powinna być. A jednak nie jest. Ale w angielskim jest. Binoculars. Podobnie penseta, tweezers. Czy cyrkiel, compasses. A teraz coś dla ambitnych. Jeżeli rzeczownik w liczbie pojedynczej jest zakończony literą Y poprzedzoną spółgłoską, dodamy do niego końcówkę ES zamiast S. Przy czym y zamienimy na i. Przykłady. Opowiadanie. Story. Opowiadania. Stories. Mucha. Fly. Muchy. Flies. Wejście. Entry. Wejścia. Entries. Pamiętajcie jednak, jeżeli przed y jest samogłoska, taka zmiana nie następuje. Na przykład. Chłopiec. Boy. Chłopcy, boys, zabawka toy, zabawki toys, klucz, key, klucze, keys. Jeżeli rzeczownik w liczbie pojedynczej jest zakończony na f lub fe, zamienimy je na v przed dodaniem końcówki es. Ale nie będzie oczywiście tego słychać. Na przykład: liść, leaf, liście, leaves. Wilk – wolf, wilki – wolves, życie – life, życia – lives. Ale żeby nie było tak prosto, niektóre rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej na f lub fe nie podlegają tej regule. Na przykład dwarf – karzeł, roof – dach, czy hoof – kopyto. Mnożą się regularnie, po prostu dopisujemy końcówkę "-s". Rzeczowniki rzadkie w języku angielskim, a więc zakończone na O w liczbie pojedynczej, wymagają dodania ES w pisowni w liczbie mnogiej. A więc potato zamieni się na potatoes. Tomato na tomatoes. Ale co ciekawe, rzeczownik radio wymaga dodania samej litery S. A więc radios. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, rzeczownik volcano, czyli wulkan, posiada obie formy i obie są poprawne. Volcanos można napisać dodając samo s lub es. Jeżeli ten temat wydaje wam się skomplikowany, bo w sumie jest, to na pociechę wam powiem, że w języku polskim tworzenie liczby mnogiej jest jeszcze bardziej zagmatwane. Tyle że jako Polacy nie zdajemy sobie z tego sprawy. Dziękuję, że uczyliście się dzisiaj ze mną. Dajcie lajka, jeżeli podobała wam się ta lekcja. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, a na pewno nie ominie was żaden odcinek. Obserwujcie mnie na Instagramie, gdzie regularnie wrzucam lekcje dotyczące angielskich słówek, zwrotów i wyrażeń. Do zobaczenia.